Kolejnym elementem jest walidowanie kodu. Często pewnie masz tak, że jest access no one, jest to chyba najczęstszy taki właśnie warning, który polega na tym, że po prostu wartość nie może uzyskać dostępu do konkretnej zmiennej, funkcji aktora, dlatego że po prostu nie ma walidacji, nie ma konkretnego zreferowania. I to może dziać się wszędzie, na przykład jeśli mamy funkcję na tyku, zanim nasz charakter się załaduje, może być coś kastowane, a niekoniecznie może być to kastowane do czegoś, co już zostało zainicjalizowane. I jeśli mielibyśmy na przykład tutaj aktora, powiedzmy aktor, użyję do tego aktor, niech będzie tutaj to. I mój aktor będzie w tym przykładzie, powiedzmy, albo nie, zrobimy coś innego, użyję charakter. To jest gotowe, klikam change warrior type. Jeśli teraz użyję w tym przykładzie event tick i teraz będę chciał użyć, żeby aktor, który jest tutaj, no to zmienię też chyba nazwę na char, chcę, żeby on za każdym razem ciągle skakał, jump, no to tutaj kliknę play, co się stanie? No widzimy, że nic się nie dzieje, a mamy masę błędów, ale dlatego, że jest access no one. I żeby temu zapobiec, wykorzystamy validator. To może być przedstawiony przez trzy różne funkcje. Więc isValidate, możemy zwalidować, wtedy nie będą errory, po prostu będzie tutaj przechodziło do tego momentu i bez walidacji nie będzie wykonywał kod. Czyli nic się nie dzieje. Może być tak, że wykorzystany isValid jako funkcję pure, tak, czyli bez punktów pinów, ale mamy punkt wyjścia jako wartość boolean, czyli tutaj tak samo, nie mamy żadnych błędów. No i trzecia, też bardzo fajna, mało osób z niej korzysta, klikając prawym, możemy kliknąć convert to validate gate, czyli możemy po prostu zamienić zmienną na nasz walidator i dopiero wtedy, gdy będzie to dodane, to tak jak mamy isValid, no to będzie to również wykorzystane. Jeśli bym kliknął jednak is not valid, no to będziemy mieli po prostu errory. I żeby właśnie tick nasz działał, to co możemy zrobić, to w tym przykładzie, powiedzmy, minie jedna sekunda i użyjemy getPlayerCharacter. I wtedy nasz PlayerCharacter po prostu poda referencję, że chcemy referencję z naszego charaktera. Klikam teraz compile, klikam play i teraz widzimy, że nasz charakter ciągle skacze. Nie ma żadnych błędów, bo po prostu gdy nasz charakter nie jest zwalidowany, nie idzie dalej, jeśli go zwalidujemy po jednej sekundzie, automatycznie nasza wartość zostanie tu zapisana i dopiero wtedy nasz charakter skoczy. Polecam, abyś walidował najczęściej jak się da. Nie chcemy, by nasz projekt właśnie miał tego typu bugi, żeby były errory, więc powinniśmy na bieżąco wykorzystywać nasz validatory converter on validate gate, ale również, tak jak mówiłem wcześniej, isValidate czy isValid jest jak najbardziej ok, czy jest tu różnorodność, jeśli chodzi o metody walidowania, ale powinniśmy je często stosować, zwłaszcza jeśli wprowadzamy zmienne. Jeśli wprowadzamy operacje na jakichś zmiennych, które są inicjalizowane z jakimś czasem, tak?